sąsiedzku jest realizowany w ramach programu Otwarty Kraków. Dzisiejsze spotkanie jest drugim spotkaniem z cyklu po sąsiedzku w ramach programu Otwarty Kraków. Dzisiaj mówimy o gospodarce, biznesie i pracy w Polsce. W jednym pokoju animatorzy zajmują się dziećmi, w drugim pokoju rodzice mają możliwość, dorośli mają możliwość uzyskania korzystnych i wartościowych informacji. Jest o tyle ułatwienie, że cykl można prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, która jest najłatwiejszą formą do prowadzenia firmy w Polsce. Osoby, które do nas przyszły, opowiedziały parę słów o sobie, o swoich problemach, o tym, jakie mają plany na przyszłość. Część osób chce założyć działalność gospodarczą w Polsce, inne osoby chcą założyć spółki. Część osób szuka możliwości zatrudnienia dla siebie, ewentualnie otworzenia firmy w swojej branży, ale także pomagaliśmy im w różnych problemach dotyczących podatków, form zatrudnienia pracowników. Uczymy ich podstaw ekonomii, najważniejszych terminów ekonomicznych. Pokazujemy, jak działa ekonomia, jakie procesy zachodzą, kiedy mamy taki wzrost gospodarczy, a co robimy, kiedy mamy kryzys. Gdzie wypłacamy pieniądze, czy w banku, czy na przykład otrzymujemy i płacimy kartą kredytową, czy gotówką. Staramy się pokazać dzieciom i przybliżyć takie podstawy ekonomiczne, żeby oni potem w przyszłości mogli sobie trafić i bardzo radzić w tym życiu ekonomicznym i gospodarczym. Cały projekt ma na celu pokazanie, że Ukraińcy, którzy teraz są obecnie w Polsce, którzy przyjechali tutaj w ostatnich latach, to nie są pracownicy sezonowi, to nie są tylko panie, które opiekują się dziećmi albo pomagają w sprzątaniu, ale to tacy ludzie jak my, tacy sami, to już nie są sąsiedzi z zagranicy, ale sąsiedzi za ściany. Chcielibyśmy pomóc budować tą nową wspólnotę, trochę formować czy kształtować nasze społeczeństwo i przygotować je, dostosować do zmian, które są nieuchronne i za kilka lat, mam nadzieję, efekty naszej pracy będą widoczne.